jedzie. To będzie nam wygodniej, bo tak tu chodzimy. A tu kompresor. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Auta Widzów. Dzisiaj będzie bardzo fajnie przerobiona Jetta. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Zapraszam Was na film. Cześć, jestem Łukasz, a to jest moja Jetta o imieniu Jadzia. To jest 87 rocznik, przedliftowa wersja GL. Przedlift różnił się od polifta tym, że miał takie z wizualnych rzeczy, tym trójkątem, czyli innymi szybami, wąskimi zderzakami, dodatkowo inną kolorystyką, bo były inne kolory w przedliftach. Widzicie, siedzi na kołach RS-kach, 4x100. RS-ki po tuningu troszeczkę customowe, bo wymienione są ranty. 1,5 jest z przodu, 2 cale są z tyłu. Barwa jest oryginalna, oczywiście jest odświeżony delikatnie poza dachem i poza klapą tylną. Wymienione to, co ja porobiłem, to wymieniłem jeszcze front. Front to jest West, oryginalny West Maryland, Moreland. Jakoś tak to się mówi. Wyprodukowany w 84-85 był produkowany. To było zarządzenie w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach, dotyczące tego, że mógł na każdej stacji wymienić lampę. I dlatego te lampy są pokrewne na przykład z Jeepami, z Mazdami, z samochodami tak z lat 80. mniej więcej. Czyli jak ktoś ma problem z dostaniem całego frontu, to może dorwać grill, ramkę i próbować dorwać lampy. Wiesz co, tak. Czy tak to nie działa? Znaczy tak, inaczej, pas jest inny, grill sam dorwać to jest w ogóle szczyt w dobrym stanie, bo głównie jest mocno połamane są lampy, no to tak jak widać można dokupić, to są dokupione nowe, ale bardziej cenne są tam z tak zwane kocie oczy, czyli takie wiesz, to są na soczewkach chyba robione lampy. Ale jest to dosyć ciężki temat z uwagi na to, tego jest mało. To było tylko przez chyba 2 lata produkowane, to tylko w Stanach Zjednoczonych, więc to wszystko musiało być ściągane ze Stanów. Jest teraz, widziałem, ktoś dorwał całego Westa oryginalnego z Ameryki, w Polsce kupiony z polską historią, na czarnej jeszcze blaszce, więc też całkiem ciekawa sprawa. Będzie remontowany. Z amerykańskiego stylu jest tylko West, czyli froncik i nic poza tym. Zostawiłem oryginalne europejskie błotniki i zderzaki, to wszystko jest jakby w oryginale. No taki jest zamysł ogólnie tego samochodu, żeby był maksymalnie... Cześć, są dwa. Nie. Jak coś dodaję, to tylko jest z epoki albo poza jedną rzeczą, która była tutaj dodana, to jest, jak widać, jest na powietrzu, siedzi na rantach ładnie, nisko i szeroko. Siedzi na rantach, więc tak by się nie, tak nie pojedzie, nikt go nie odholuje, jest zabezpieczony. Straż miejska się nie dobierze. Tak, antykradzieżowo, więc tutaj ten, to jest jedyna taka zmiana, no ale chciałem, żeby fajnie wyglądał ten samochód. Wszystkie koła masz sterowane niezależnie, czy tylko przy tył? Nie, jest tu ośkami, ponieważ tu jest belka z tyłu, więc i tak nie można by było inaczej tego zrobić. Słusznie. Jest to prosty zestaw osiowy, przód, tył i dwie osie naraz, założony w Dream Garage u Dominika, polecam. To już jesteś drugą osobą, którą nagrywam, która robiła właśnie w tym garażu i wszyscy polecają śmiało. No także. Powiem Ci, że to jest chyba jeden z lepszych garaży tutaj w ogóle w okolicy, więc tutaj naprawdę nie ma chyba kogokolwiek. No my mamy totalnie po sąsiedzku. Tak? No tak, Dominik jest zaraz obok. Tak, dokładnie. Wnętrze to jest oryginalny welur, GL-ki, szary, gruby welur, bardzo fajnie wyglądający, no oczywiście no, ma swoje lata, więc wygląda jak wygląda, ale jest moim zdaniem rewelacyjny. Fotele nie są oryginalne, tu możesz zbliżyć, bo tak naprawdę fotele to są Recaro. Oryginalne na szynach z dwójki, więc to też jest rzadkość. Ale obszyte zostały materiałem takim, jak był tutaj oryginalnie w tym egzemplarzu. Poświęciłem na to 2 fotele przednie i całe 2 kanapy tylne. Cześć, Xenon, 2 jadą. Panie! No, więc fotele, tak jak mówiłem, to są oryginalne Recaro. Obszyte na nowo welurem, tym co był tutaj w tym samochodzie, z 2 foteli poprzednich, które tu były, to były zwykłe takie kanapowce, dosyć bardzo fajne, no fajnie to wyszło, wygląda naprawdę kozacko, więc nie jest to jakieś tam dorobione.
Dalej, co tu jest? Konsola Vortexu dodana ze sterowaniem elektrycznych szyb. Na indywidualne moje takie widzimisię był wydrukowany panel z napisem Jadzia. Jadzia, oczywiście. Jadzia ponad wszystko. No moja żona to mi da za to. Co? Deska oryginalna, kierownica MOMO wleciała, radyjko też jest oryginał ściągnięty. Ramka chyba więcej warta niż same radyjko, w pełni sprawne. Co tutaj jeszcze? Wskaźniki sobie też zamontowałeś? Tak, ale to są LED Ride'u. No tak, to dokładnie. Jest, tylko, że to jest tak samo jak było w Golfach GTI montowane wskaźniki ciśnienia, temperatury oleju, więc ja po prostu zachowując ten styl chciałem, żeby nie było gdzieś tutaj pakowane w jakiś dziwny sposób, tylko w oryginalnych takich tych. Oczywiście te dodatki są drukowane na 3D, no bo dostanie tego w oryginale to jest... Trudny temat. Och, niedostępny prawie. A jak jest to absurdalne pieniądze sobie życzą ludzie. No i widzę, że masz sterowanie rajdem, tak? Z przodu tak. Też na kabelku? Na kabelku, pilota nie mam zewnętrznego, tylko na kablu jest. Ma być prosty zestaw. Och, włącza się kompresorek. Siada no, bardzo sympatycznie. No, siada elegancko, więc tutaj nie ma, przód jeszcze opuszczę też. No, komfort jest mniejszy niż jakby było to zwykłe zawieszenie, ale wizualnie to daje naprawdę fajny efekt, a na pewno łatwiej się tym jeździ po Warszawie, czy w ogóle w miejskim ruchu, niż na samym gwincie, który jest obniżony totalnie, więc... Jest nie do przejechania. Nie wiem, czy jestem zwolennikiem automatycznych skrzyni biegu, ale tutaj by, gdyby była, to by było chyba fajnie. Kurczę, wiesz co jest, taki, chodzą mi takie pomysły po głowie, bo tak naprawdę chcę tu wymienić silnik. Jest tu 1.6, w piwnicy jest kompletna, oryginalna też klimatyzacja do tego samochodu. Taka jak była z półką, z panelem, z całym tym, co jest pod deską. Kompresory mam chyba 3 do zrobienia, więc cały taki zestaw jest do przygotowania, tylko że muszę, to się będzie wiązało raczej z wymianą silnika. Też w oryginał, raczej też z jakiejś kolekcji takiej Volkswagenowej, pewnie 1.8 PF czy coś takiego, tak jak w pierwszych GTI było. Czyli to tam jest 110 koni, bo to nie ma być demon prędkości. No i idealnie jakby tu był automat. Tak, bo to jest cruiser, no to nie jest samochód wyścigowy, więc nie ma takiej potrzeby, wiesz, ścigania się. Patrząc po wnętrze i tym, jak masz czysto, pewnie pod maską masz dokładnie to samo, co? No tak, tak, tak. Tutaj chłopaki mi pomogli z dziką performance, pomogli mi posprzątać pod maską. Jest tutaj no, też moim zdaniem przyzwoicie i też robione raczej na poprawkę oryginału niż jakiś tuning specjalny. Dekiel wypolerowany. Tak, tak, to jest G60 dekiel wypolerowany wibracyjnie. Utrzymanie tego nie jest łatwe w czystości, ale wygląda zacnie. Widzę, że wszystkie zbiorniczki chyba są nowe. Wiesz co, nie, ten albo prawie. Myty, ten jest nowy, to tylko ten jest nowy, a tak to reszta byś co była myta, gdzieś tam wynalazłem jak plastiki czyścić, więc aha, udało ci się doczyścić. Tak, z zrobionych rzeczy co tutaj jest. To jest 1.6, oryginalnie na gaźniku. Wymieniony jest gaźnik na monowtrysk z RPK, cały zestaw. Wjechało wspomaganie kierownicy, bo jednak lubię komfort. I wjechała skrzynia pięciobiegowa. No na trasie, gdzieś się tam jedzie na jakiś event, to zawsze 5 biegów to... Piąty bieg zawsze się przyda. Tak, zawsze wygodnie, ciszej jest po prostu i jakoś tak lepiej się jedzie. Więc pod maseczką też jest elegancko. Niestety strefa garażu, musimy przecierpieć w hałasie. Historia w ogóle samochodu jest taka, że miałem wcześniej Golfa i ostał mi się po nim silnik, znaczy tak naprawdę jedyną rzeczą do wykorzystania był silnik, ponieważ Golf okazał się przerdzewiały i tak planowałem kupić właśnie dobrą budę, żeby po prostu przełożyć silniczek. No ale zacząłem jeździć z braciakiem. To braciak mnie tak wyciągnął i właśnie mówi, cały czas mi wbijał do głowy. Będziesz kupował Golfa, tych Golfów tyle jest. A tutaj wiesz, znajdź coś ciekawszego, wiesz. No i wiesz, zacząłem też przeglądać Jetty wtedy. I się trafiła właśnie Jetta w wersji coupé, których jest bardzo coupé. Tudor Saloon tak naprawdę, czyli sedan dwudrzwiowy, których jest bardzo mało i właśnie lecieliśmy aż do Nidzicy po ten samochód. A zrobiliśmy poza tym chyba z 3000 km.
każdą stronę Polski. I Poznań, i Rzeszów, i w każdym kierunku. Więc trochę kilometrów spędziliśmy na szukanie tego samochodu, ale trafił się w pięknym stanie, więc grzech było nie wziąć. Cześć, jeszcze jadę. No dobrze, słuchajcie, zobaczyliście bardzo ładną Jettę w dwudrzwiowym sedanie. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Mam nadzieję, że to docenicie właśnie kciukiem w górę, że udostępnicie dalej. I cóż, ja Ci bardzo dziękuję za to, dzięki, że przedstawiłeś nam swój samochód, który bardzo fajnie przerobiłeś w klasycznym stylu. Dokładnie. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i hej, cześć. Do zobaczenia.